W Kurierze teraz kamienica przy ulicy Waliców 14 w Warszawie. Została z niej tylko ponad stuletnia oficyna, ale przed wojną była reprezentacyjnym budynkiem, w którym mieszkali m.in. poeta Władysław Szlengel i śpiewak operowy Menachem Kipnis. Tym, co ocalało, zainteresował się zespół opiekunów kulturowego dziedzictwa Warszawy. Jego działacze chcą, żeby oficyna trafiła do rejestru zabytków. To jedyna pozostałość sześciopiętrowej kamienicy frontowej Waliców 14, wybudowanej dla Ernestyny Golde w latach 1912-14. Zaprojektował ją znany warszawski architekt Józef Napoleon Czerwiński. Kamienica frontowa nie przetrwała wojny, została zbombardowana i całkowicie zniszczona. Został tylko fragment oficyny, dziś mocno zrujnowany i niedostępny. Zaprowadzam tutaj moich gości zawsze, ja jestem przewodnikiem w Warszawie i tutaj mam okazję zobaczyć, jak wyglądało miasto po wojnie, co jest dość szokujące, bo można o tym przeczytać w książce, można zobaczyć film, ale gdy zobaczymy taką ruinę, to jest szansa, że to do nas dotrze. Waliców 14 to ważny adres w przedwojennej żydowskiej Warszawie. Mieszkał tu Władysław Szlengel, poeta warszawskiego getta. Pozostawił po sobie wiele wstrząsających wierszy wydanych w tomiku Co czytałem umarłym. W 1943 roku wziął udział w powstaniu w getcie. Poległ w bunkrze Szymona Kaca. Z Waliców 14 jest również związana inna postać. Menachem Kipnis, który był bardzo ciekawą postacią przedwojennego świata żydowskiej Warszawy, był autorem tekstów piosenek, był dziennikarzem, również śpiewakiem operowym i badaczem folkloru żydowskiego. Tak ważne miejsce dla stolicy powinno ocaleć, dlatego Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy wystąpił z wnioskiem o wpis oficyny do rejestru. To jest właściwie, można powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby ten obiekt ocalić, uratować. Ale na pewno nie powinno to być całkowicie zniszczone. Dzięki protestom społeczników przy tej samej ulicy udało się uratować mur mennicy. Został wkomponowany w nowoczesną zabudowę.